Witam bardzo serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Marta, która przez ponad 6 lat była pod wpływem pewnego wydarzenia. I to wydarzenie sprawiło, że Marta kompletnie utknęła w życiu, że pomimo tego, że miała ambicje, że miała chcenia, że ona naprawdę, naprawdę marzyła o tym, żeby sięgnąć po swoje marzenia, nie była w stanie tego zrobić. O tym, jak Marta sobie z tym poradziła, opowiemy w czasie tej rozmowy. Witam Cię bardzo serdecznie, Marta. Dziękuję Ci, że zgodziłaś się na ten wywiad. Cześć dziewczyny, jestem bardzo podekscytowana tą rozmową. Nie mogę się doczekać, aż podzielę się z Wami moją historią. Jeżeli zainspiruję chociaż jedną osobę, to będzie to dla mnie naprawdę duży sukces. Także cieszę się bardzo, że jestem tutaj z Wami. A powiedz więc nam, Marta, jak wyglądało Twoje życie jeszcze kilka miesięcy temu i jakim cudem da się utknąć w czymś na ponad 6 lat? Tak, czyli jeżeli ja myślę o tym, jak jeszcze moje życie wyglądało praktycznie 4 miesiące temu, to jest po prostu niebo a ziemia, bo ja, jeżeli ktoś spojrzałby z zewnątrz na moje życie, to by pomyślał, a bardzo fajne życie, stała praca, mąż, dom, dziecko małe, wszyscy zdrowi, no po prostu sielanka. Jednak ja w środku czułam się okropnie sama ze sobą. Żyłam w takim poczuciu, w takim permanentnym stanie wewnętrznej szarpaniny. I kiedy ja myślę o tym, to też jak wracam właśnie myślami do tego, jak ja się czułam, to było coś takiego, że ja żyłam po prostu w takim skuleniu i w takim ścisku. Żeby ja po prostu się bałam i mnie przerastały najprostsze rzeczy, które innym osobom się może wydawały prostymi rzeczami. Dla mnie wszystko wydawało się trudne i no, był to okropny stan. Z takiego względu, że ja wiedziałam i czułam głęboko w środku, że mam ogromny potencjał, że mam bardzo dużo do zaoferowania, szczególnie w sferze zawodowej. Bo od lat przygotowywałam się do wystartowania z moją własną działalnością. Chciałam zbudować biznes, który byłby oparty na nauczaniu angielskiego online. I ja mam ogromną pasję, jeżeli chodzi o język angielski. I otrzymywałam też dużo wiadomości zwrotnych od moich uczniów, którzy po prostu mnie uwielbiają. Mówią, tak, tak, to jest to, co ty musisz, czym ty musisz się zajmować, bo jesteś tym świetna. I czyli ja miałam tak, te wszystkie środki, miałam tą wiedzę, bo od lat się przygotowywałam, czytałam mnóstwo materiałów odnośnie właśnie działalności gospodarczej, a mimo tego czułam taką okropną wewnętrzną blokadę, że jak w momencie, kiedy przyszło co do czego, kiedy miałam podjąć właśnie ten krok do przodu, ja czułam, że po prostu coś mnie blokuje w środku. I to była taka mega frustracja z tego względu, że no po prostu ja wiem, że mogę, wiem, co mam robić, tak, planuję, a nie idę do przodu. Gadam, że o, zrobię to, 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 a tak naprawdę przyjdzie co do czego, czas przecieknie mi przez palce, praca, dom, dziecko i tak po prostu dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, no wiecie jak to jest, po prostu zanim się obejrzymy, już jest koniec roku, a ja zostaję... Tak. No cholera jasna, znowu jestem, cały czas jestem w tym samym miejscu. I to było takie bardzo frustrujące z tego względu, że ja tak do końca nie wiedziałam, o co mi chodziło, co mi tak naprawdę blokowało. Zatrzymam Cię na chwilę, bo ja myślę, że bardzo wiele kobiet się utożsami z tym, co mówisz i będzie z tym rezonowało, ponieważ ja bardzo często właśnie czytam i w mailach, i w komentarzach, że ja naprawdę chciałabym, ja wiem, że ja mogę, ja wiem, że ja mam wiele do zaoferowania, ja sobie obiecuję, ale ja nie idę, ja nie robię i koniec końców kończy się właśnie frustracją, kończy się poczuciem winy i tym takim rozkładaniem rąk i myśleniem, co jest ze mną nie tak. To jest paskudny stan, zgodzisz się ze mną. Okropne uczucie. Tym no bardziej, że cię tak napędza tak? Właśnie to okropne poczucie winy i tak. Wtedy zaczynasz wyszukiwać problemów w tobie i sobie mówisz, tak. No nie robisz, no to znaczy, że nie jesteś wystarczająco dobra. Skoro tutaj utykasz, a no to ten biznes nie odpuść, bo to nie jest, to jest za wysokie progi. I to jest naprawdę paskudne uczucie.
Tak, i do tego jeszcze się, wydaje mi się, że jeszcze się nakłada to takie mnożenie różnych scenariuszy, że a to na pewno nie wyjdzie, to na pewno ktoś mnie oceni, to na pewno jest głupie i tak, to na pewno ktoś mnie skrytykuje, bo to są różnego rodzaju takie gierki, które stosuje umysł. No dobrze, no to wiemy, jak wyglądało twoje życie jeszcze kilka miesięcy temu. Powiedz mi, dlaczego utknęłaś w życiu i to aż na 6 lat? Dlaczego utknęłam w życiu? Ja powiem może, jak ja doszłam do tego, co tak naprawdę się działo we mnie. Tak. Ja pamiętam, że właśnie w lipcu Ania wypuściła warsztat Życiowy Przełom. I ja pamiętam, tak, że to był taki okres, kiedy ja po prostu doszłam do ściany i ja już stwierdziłam, ja już nie wytrzymam sama ze sobą. Ja muszę coś zrobić i ja właśnie potrzebowałam takiego życiowego przełomu. I zapisałam się na ten warsztat z taką nadzieją, że w tym warsztacie przerobię raz na zawsze takie największe moje ograniczające przekonanie, które ja myślałam, że jest związane z tym, że ja nie czułam się wystarczająco dobra. Czyli ja zapisałam się właśnie na warsztat, że po prostu chciałam przepracować i ruszyć do przodu. Ale co mnie bardzo zdziwiło, Ania od razu mnie rozpracowała i powiedziała mi, że te wszystkie historyjki z mojego dzieciństwa, które ja opowiadam, które właśnie są związane z tym przekonaniem, że ja się czuję gorsza od innych, są naprawdę tylko taką zasłoną dymną, takimi wymówkami, przez które ja nie idę do przodu, tak? Czyli one były tylko taką wymówką. I ja w tym momencie poczułam po prostu taki prąd, który przeszedł przeze mnie, bo zrozumiałam, że ja tak naprawdę nie pracuję ze źródłem problemu, tylko z objawami. Z objawami, tak. I ja w tamtym momencie powiedziałam, nie, ja muszę tutaj iść na całość i po prostu prosić o pomoc, bo ja nie mogę spędzać kolejnych lat życia szukając jakichś rozwiązań, może rozkminiając i myśląc, że ja wiem, o co mi chodzi, a tak naprawdę nie jest, nie wiem, o co mi chodzi. I pamiętam, że podczas tego warsztatu zadałaś takie pytanie, które brzmiało, co musiałabyś zrobić w przeciągu kolejnych miesięcy, abyś mogła zamknąć ten rok z takim poczuciem, że odwaliłaś kawał dobrej roboty i że po prostu czujesz, że żyjesz. I to pytanie mną tak potrząsnęło i pomyślałam, że choćby nie wiem co, ja nie dopuszczę do tego, że spędzę kolejnego Sylwestra z takim uśmiechem na twarzy, ale w środku czując, że zawaliłam kolejny rok. Po prostu mocne. Ta perspektywa była taka okropna, że ja powiedziałam stop, już nie będę Zosio samosiować, bo ja byłam taką osobą, która myślała, nie, ja to ogarnę sama, tutaj sobie poczytam, tutaj zrobię, tak. Tak naprawdę ja powiedziałam dość. I zapisałam się na konsultację jeden na jeden z Anią i to była najlepsza inwestycja w życiu. I dzięki właśnie Ani dokopałyśmy się do tego źródła problemu. I co się tam wydarzyło? Okazało się, że ja utknęłam na 6 lat z powodu tego, że miałam w ciele i umyśle nieprzepracowaną traumę związaną ze tragiczną śmiercią bliskiej mi osoby. I ta trauma po prostu sprawiła, że ja utknęłam na dobre 6 lat życia. Czujecie, dziewczyny, jaki to jest ogrom czasu, 6 lat życia? Tak. I to są też takie najlepsze lata życia, no bo ja mam teraz 34 lata, czyli można powiedzieć, że od tego roku ja po prostu nie żyłam, bo byłam w takim uśpieniu jakby. Tak. I co zrobiłyśmy z Anią? Właśnie Ania pomogła mi wyczyścić tą traumę, pozwoliła mi właśnie wyczyścić tą traumę z mojego ciała. I to powiem wam, dziewczyny, to jest takie uczucie, że kiedy właśnie zrzucicie ten ciężar z siebie, to jest po prostu jakby ktoś wam dał nowe życie. Ja pamiętam, że ci napisałam, Ania, następnego poranku właśnie po tym procesie puszczania tej traumy, że ja się czuję, jakby ktoś mi ściągnął z głowy głaz. Ja się czułam tak, jakbym po prostu wyszła z takiego pokoju, pomieszczenia, który był po prostu zadymiony
na zewnątrz na, i po prostu na słońce, no to po prostu było niesamowite uczucie. Mm-hmm. Piękne jest to właśnie, że się tym dzielisz, że o tym opowiadasz. Ja tylko wytłumaczę wam, dziewczyny, mechanizm, w jaki sposób nasz umysł działa. Bo to jest tak, że my doświadczamy czegoś i my staramy się poradzić sobie z daną sytuacją. Lepiej, gorzej, czasami idziemy nawet do psychologa, omawiamy, dyskutujemy to i tak dalej, i tak dalej. Ale w momencie, kiedy coś się w naszym życiu dzieje dramatycznego i to nie musi być śmierć czyjejś osoby, to może być dużo, dużo mniejszy kaliber sytuacji, nasz umysł zaczyna tworzyć różnego rodzaju historie, czyli powiedzmy, że tu mamy doświadczenie, a umysł tworzy od tego promieniście różne historie. I te historie polegają na tym, że on zaciąga nam taki hamulec życiowy, czyli mówi tak, nie rób tego, bo to się może wydarzyć. Nie ma sensu, żebyś tu się angażowała, bo zobacz, co się wydarzyło. A to nie jest bezpieczne. I Marta właśnie żyła w takim przekonaniu, że nie jest bezpiecznie, nie ma sensu, po co, życie jest nie fair. I to wszystko sprawiało, że no ona, no w jakiś sposób ty funkcjonowałaś, tak? No bo chodziłaś do pracy, zajmowałaś się domem, ale Marta tak jakby umarła za życia, zahibernowała się na te 6 lat. I co jest bardzo takie jeszcze podchwytliwe w tym, co robi nasz umysł, to że my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak on sobie z nami pogrywa. Jak niesamowicie te wszystkie historie w naszej głowie wpływają po prostu na nasze życie. Może ty opowiesz o tym, jak umysł właśnie ciebie oszukiwał. Mhm. Ja sobie uświadomiłam, że ja żyłam po prostu taplając się po uszy w takim bagienku wymówek i też żyłam z takim bardzo ograniczonym widzeniem, bo tak. Ja nie widziałam rzeczywistości taką, jaką ona była, tylko właśnie przez pryzmat takich okularów naprawdę z szarymi szkłami, filtrami, szkłami. Tak. Tak, tak, tak. Zatrzymam cię na chwilę, bo powtórzę to tak, aby do dziewczyn dotarło. Gdy mamy różnego rodzaju nieprzepracowane historie w głowie, to my nie widzimy świata takim, jakim on jest. My nie widzimy życia takim, jakie ono jest. My nie widzimy relacji, my nie widzimy możliwości. My nie widzimy samych siebie takimi, jakie my jesteśmy. My widzimy wszystko przez filtry, bo takie rzeczy robi nam właśnie nasz umysł. Dobrze, już nie przeszkadzam, mów. Mhm. Tak, czyli to był w momencie, kiedy ty wyzbędziesz się po prostu, zaczniesz myśleć inaczej, nagle otwiera się przed tobą świat, bo ty zaczynasz widzieć możliwości. Tak. I też dla mnie przełomem było to, że musiałam zmienić myślenie, bo mimo wszystko, że ty puszczasz tą traumę, twoja mentalność się zmienia, ty cały czas jesteś bombardowana tymi starymi myślami, tak? Nawykami, nawykami myślowymi, czyli cały czas przychodzą do ciebie te takie nieprzyjemne myśli, a to nie jest dla ciebie, to jest za trudne, nie, lepiej się wycofać. I dla mnie przełomowe było to, że ja zmieniłam myślenie z czy ja mam coś robić, czyli ja już się nie zastanawiam, czy ja mam coś robić, tylko ja się zastanawiam, jak ja mam coś zrobić, tak? Czyli zupełnie odwróciłam moje myślenie i to jest po prostu przełomowe. Bo ja nie siedzę w domu i nie myślę, a czy to jest dla mnie, a czy to tak. Nie, 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 ja już po prostu to jest wykasowane po prostu z mojej głowy. Ja się zastanawiam tylko, jak coś mam zrobić. Czyli ja myślę o możliwościach, a nie myślę o moich ograniczeniach. I to jest po prostu wow. To zrobiło. Ja pamiętam ten moment, kiedy ja ci mówiłam, okej, musisz zmienić przyzwyczajenia, musisz zmienić sposób reagowania, musisz zmienić to, na co się skupiasz. Ja miałam, na początku miałam wrażenie, że dla ciebie to jest takie nudne, ale gdzie są te wszystkie fajerwerki? A tak naprawdę to jest przeogromna praca, ponieważ musicie pamiętać, dziewczyny, że nawyki rządzą naszym życiem, że my nawykowo kupujemy, my nawykowo oglądamy, my nawykowo oceniamy, my nawykowo interpretujemy, więc to wszystko jest nawykowe. I być może całe wasze życie kręci się w taki, a nie inny sposób, ponieważ robicie rzeczy nawykowo. No i pamiętam właśnie, że Marta musiała mi zdawać relacje, tak? Powiedz mi, co się z tego nauczyłaś, jak tutaj wybrałaś. I to było właśnie to takie praktyczne przetrenowanie umysłu
i zaprzestanie pozwalania, aby on sabotował Martę, ale przejęcie nad nim kontroli. Ja bardzo często mówię, właśnie mam coś takiego, że wytrenuj umysł, wytrenuj umysł. I mówicie, no ale jak ja mam wytrenować umysł, tak? I wielu z was się wydaje, że jak powtórzycie sobie afirmację, wszechświat mnie kocha, jestem wspaniała, to to zrobi robotę. No nie zrobi. Bo to są takie nakładeczki z zewnątrz, że jest taki emocjonalny makijaż, który nie zmienia tego, co jest w środku. Najpierw trzeba zmienić to, co jest w środku, żeby móc później zmienić kolejne rzeczy. No dobrze, powiedz mi jeszcze coś takiego, czy to, bo dziewczyny pewno są ciekawe, czy rozrywałaś sobie, nie wiem, ubrania do krwi, rozdrapywałaś, czy płakałaś na podłodze i było to mega, mega trudne, ciężkie, że po prostu nie dałaś rady i trzeba było cię ratować. Jak wyglądał ten cały proces puszczenia, w sensie jak ty przez niego przeszłaś, bo dziewczyny często myślą sobie tak, to będzie na pewno bolało. Mnie to zabije, ja nie chcę tego dotykać, więc podziel się swoimi doświadczeniami. Mhm. Ja myślę, że ja przez lata też zakopywałam te takie bolesne uczucia związane właśnie z tą traumą tak głęboko, bo ja właśnie się bałam z tym skonfrontować. Tak. I teraz powiem wam, dziewczyny, że ja sobie w głowę pluję, że ja nie zrobiłam tego 6 lat temu, bo ja byłabym teraz o wiele dalej w życiu. Tak. Bo to jest kwestia po prostu godziny, żeby skonfrontować to i po prostu puścić to, co nas naprawdę boli. Ale wiesz, co teraz się dzieje? Dziewczyny tak mówią, ale to mnie boli przez 20 lat, jak to się da puścić przez godzinę? Więc powtórz jeszcze raz, ile czasu to zajęło? Godziny? Tak. Także sobie pomyśl, jeżeli przez 10-20 lat coś ci rozwala życie i ty się na co dzień czujesz okropnie sama ze sobą, tak. To czy nie lepiej to posprzątać i zacząć po prostu żyć? Pokaż nam się, że nie zabiło cię, że nic ci nie jest. Nie, absolutnie nie. Dobrze, a powiedz mi w takim razie, jaka jest Marta dzisiaj? Jak wygląda twoje życie dzisiaj? Bo myślę, że dziewczyny chciałyby wiedzieć, jak po tym utknięciu, jak po tych trudnych doświadczeniach, a ty zaczęłaś dzisiaj funkcjonować. Mhm. Ja dostałam takiego kopa motywacyjnego, po prostu takiego zapału do działania, że to jest nie do opisania. Ja po prostu budzę się z takim poczuciem, kurczę, fajnie, czuję, że działam, że idę do przodu. Ja mam też takie poczucie, jak ja idę spać wieczorem, to ja po prostu czasem trudno jest mi zasnąć, bo ja myślę o tych wszystkich ekscytujących rzeczach, które się teraz dzieją w moim życiu. Jak ja to porównam z tym, co było kiedyś, a tym, co jest teraz, to ja po prostu czuję, że ja żyję, bo wcześniej to rzeczywiście ja spałam. Tak, i kiedy właśnie myślę sobie o tym momencie, kiedy ja podczas tego warsztatu w lipcu sobie obiecałam, że zakończę ten rok w taki super sposób, to ja się uśmiecham pod nosem, bo ja odwaliłam taki kawał roboty i zapowiada mi się taki zarąbisty koniec roku, że ja po prostu nie mogę uwierzyć, co się wydarzyło w zaledwie kilka miesięcy. I wam podzielę się z tym, co się dzieje. Czyli tak, pierwsza taki bardzo duży krok naprzód w moim życiu to jest to, że skonfrontowałam się z tymi moimi strachami związanymi ze sprowadzeniem samochodu. I przed samym Sylwestrem podchodzę do egzaminu praktycznego z prawa jazdy i to jest coś, co ja odkładałam dobre 5 lat, także to jest ogromny krok do przodu w moim życiu. Kolejną bardzo fajną rzeczą, która się dzieje w moim życiu, jest to, że zaczęłam inwestować. Jej! I to też Ani, czyli uczę się inwestowania na giełdzie amerykańskiej i to mi daje po prostu, dziewczyny, to jest taka ekscytacja i taka duma z siebie, że właśnie ogarniam też temat finansów. Da się zrozumieć, prawda? Tak, jak najbardziej. I jak ja każdego dnia, może nie każdego dnia, sprzedaję jakąś akcję i ja zarabiam na tym kasę i ja, to jest po prostu poczucie sprawczości w twoim życiu, które po prostu jest nie do opisania. Także to jest coś, co polecam. Tym bardziej, jeżeli myślisz, ja na przykład od lat myślałam na tym, jak mogę zainwestować swoje pieniądze, myślałam o tym, żeby zainwestować na przykład w mieszkanie, ale tak cały czas nie miałam wiedzy, nie miałam czasu, aby to zrobić, a inwestowanie na giełdzie to jest coś, co możesz zrobić od razu i widzieć rezultaty, także bardzo polecam. I największy krok milowy, największy przełom dla mnie to jest to, że ruszyłam do przodu z moim projektem zawodowym,
Ja, dziewczyny, specjalizuję się w nauczaniu angielskiego biznesowego, czyli na co dzień pomagam osobom, pracownikom korporacji, firm, ogarnąć angielski biznesowy, żeby te osoby mogły swobodnie pracować w tym języku. Jestem bardzo podekscytowana, bo wypuszczam mój autorski kurs wymowy online, który wiem, że pomoże naprawdę wielu, wielu osobom pomagać blokadę przed mówieniem. Kurs jest naprawdę super, to jest taka skoncentrowana wiedza, sprawdzone techniki i zasady wymowy, które sprawiają, że ludzie zaczynają mówić bardziej pewnie i bez stresu w języku angielskim. Także jeżeli czujecie, że wymowa jest czymś, nad czym chciałybyście popracować, to serdecznie zapraszam Was na kurs. A ja będę pierwszą, która zarekomenduje ten kurs, bo po prostu jak zaczniecie śledzić konta Marty, czy to właśnie na Instagramie, czy to na Facebooku i po prostu posłuchacie, jak ona mówi, jak ona się bawi, no ja po prostu jestem zakochana tym, jak ona ćwierka i ja z przyjemnością, ja po prostu czekam na te filmiki, które ona nagra, no bo to jest takie, a to tak się to wymawia. I robi to Marta z tak ogromną, właśnie z tak ogromnym wyczuciem, z taką łatwością, że człowiek po prostu rośnie, aż się chce korzystać z tego, co ty oferujesz. Także naprawdę, dziewczyny, namawiam, Marta wzniesie wasz język o kilka poziomów wyżej, a więc korzystajcie, póki jeszcze ma promocyjne ceny. Bardzo, bardzo się cieszę. Zostawimy zresztą linka, żeby dziewczyny mogły sobie skorzystać z promocyjnej ceny u ciebie i żeby zobaczyły, żeby też mogły do ciebie napisać i zobaczyć, że jesteś realną, prawdziwą osobą i że da się naprawdę w momencie, kiedy puścisz blokady, da się wystrzelić w życie, sięgać po niesamowite marzenia i po prostu zakochać się w sobie, zakochać się w życiu i po prostu działać na maksa. Dobrze, Marta, czy dałabyś jakąś radę dziewczynom? Tak, jedyną taką radą, którą mogę dać, to jest, aby postawić na siebie i zrobić ten krok do przodu, żeby nie marnować kolejnych miesięcy swojego życia na wymyślaniu tego, co jest z tobą nie tak. Jeżeli jest coś, co czujesz, że cię blokuje, że mimo, że robisz kawał roboty, rozwijasz się, stawiasz na rozwój osobisty, a mimo wszystko kręcisz się w kółko i jest coś, co cię blokuje, to daj sobie pomóc i po prostu już przejdź na tą drugą stronę, bo kiedy jesteś po tej drugiej stronie, naprawdę twoje życie wygląda inaczej i będziesz żałowała, że nie zrobiłaś tego wcześniej. Także najlepszy prezent, może teraz jesteśmy przed gwiazdką, najlepszy prezent na gwiazdkę, jaki możesz sobie dać, to właśnie popracować z kimś, który w obiektywny sposób spojrzy na ciebie i od razu wyłapie to, co ci tak naprawdę boli. Bo takie po prostu wymyślanie, jeżeli ty możesz myśleć, że wiesz, o co ci chodzi, ale tak naprawdę okazuje się, że ktoś z zewnątrz jest w stanie to wyłapać od razu i ty zaoszczędzisz masę czasów, może dużo miesięcy, a może nawet lat. Tak, no bo jak siedzimy w tym wszystkim, jak myślimy, przeżywamy, to no nie jesteśmy w stanie sami zdiagnozować siebie, tak? No po prostu, to po prostu się nie da. A no dobrze, mam nadzieję, że dziewczyny posłuchają, że zaoszczędzą sobie lata życia i nie będą tylko myśleć, tylko rzeczywiście zaczną działać, bo popatrzcie na Martę, popatrzcie po prostu, jaką energią ona emanuje, jak wiele dało się zrobić w momencie, kiedy poszły blokady i w momencie, w którym po prostu ta energia podniosła się do góry i Marta naprawdę zaczęła działać. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za tak szczerą rozmowę, za podzielenie się z dziewczynami. Mamy nadzieję, że zainspirowałyśmy Was, że historia Marty Was zainspirowała i że postawicie na siebie. Trzymajcie się ciepło, machamy do Was. Dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia. Dobrego dnia. Cześć, pa, pa. Cześć.